Pruszkowska trójka dziś wybrała się do Jabłonny. Cel to motocyklowy warsztat, którego właściciel chce pozbyć się sporych stelaży. Kto to będzie wyciągał, ty z panem Edkiem? To poczekam, aż ja przyjdę. Ja nie będę wszystkiego sam robił. To ty idź, jak pana Edka nogę boli, to idź i ty podłącz. Słuchaj, tu ja jestem szefem, nie ty. Weź przedłużacz, idź go podłącz, a tego człowieka zostaw, jego noga boli. No dobrze, to wyciągaj to. Przyjdziesz, to wyciągniemy. Ja nie będę wszystkiego robił sam. Ja nie jestem tutaj jakimś niewolnikiem. Ja na pewno tego nie wyciągnę, to ci mówię od razu. Rządy dziadku. Mareczku, po co ta awantura? Ja bym sobie pomału doszedł tam z tym po ten front. No, Edek, że mi boli noga, bo boli, ale bym dał radę. Edek, żeby się nauczył, kto tutaj rządzi. Bo za bardzo skacze, rozumiesz? On u mnie pracuje, a nie ja u niego, rozumiesz? No, ja wiem o tym. To jest jasne chyba dla wszystkich. Sęk w tym, że jeśli chodzi o organizację pracy, Janusz i jego ojciec bardzo często mają zupełnie odmienne wizje. Aziu, dawaj drugi przedłużasz. Czemu jeszcze tego nie wyjeżdżasz? Po co ja to będę wyciągał, synku? Podjadę drugim przedłużaszem, diaksem, paf, paf, paf i już rozrazam. No to ja teraz będę siedział i będę patrzył, jak wy pracujecie. Dawaj, Marek. Daj to. Trzymaj się przedłużasz. No, będę trzymał. Januszku, daj diaks. Teraz to Januszku, a tak to drzesz się. Teraz będziesz sam sobie chodził. Dawaj, masz. Czekaj, bo tu są dziury, dobra? Poczekaj. Wtedy nie możesz podać? Zobacz tam ten przedłużacz. Panie tku, zobaczy pan. Tata, no przedłużacze chodziły wczoraj, to dzisiaj nie chodzą. To z prądem musi być. A wciśnij tam przycisk. Nie ma prądu. Idź tam z wiaksem i zobacz, czy tam chodzi z prąd. Dobra. Gdzieś jest problem, lecz gdzie? Nie wiadomo. Żeby wykluczyć usterkę narzędzia, trzeba podłączyć je do gniazdka bez pośrednictwa przedłużaczy. Nie wiem, co z tym jest. Ja przyciskałem to. Problem jakiś? Trzeba sprawdzić diaksa. Sprawdzisz? Sprawdzę. Nie no, działa diaks, no to trzeba byłoby przedłużacze inne. Ojciec, nie wiem, ostatnio jakiegoś peka mamy. Zobacz, wszystko się psuje. Non stop gadasz, kraczesz i jest pech. Tak, od krakania nie ma pecha. I co? Diaks jest dobry. Sprawdzaliśmy tam. Coś z przedłużaczami. Januszku, idź teraz, czy mają pożyczyć przedłużacz. I od razu, Edek, zwijaj go. Januszku, dawaj. Trochę chodzi, to oduczy się krakać. Przepraszam, nie macie jakiegoś przedłużacza? Bo nie mamy, nasz chyba nie jeden awaryjny. Awaryjny, no to przedłużacz musi. No jeszcze takiego długiego, no w życiu. Nie mamy.